tego utkano słodkie marzenia. Kimże jestem, aby to podważać? Podróżowałam po świecie i siedmiu morzach. Każdy czegoś oczekuje. Niektórzy chcą Cię wykorzystać, inni chcą być wykorzystani przez Ciebie. Niektórzy chcą Cię skrzywdzić, inni chcą być krzywdzeni. I to w zasadzie cały tekst tej piosenki napisany w pół godziny podczas nagrań. Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Co tydzień znajdziesz tutaj nowe testy, porady oraz prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio. Dziś bierzemy na warsztat utwór Sweet Dreams Are Made of This duetu Eurythmics z 1983 roku. Mija właśnie równo rok, od kiedy zająłem się kanałem 0db.pl, że tak powiem, na cały etat. Przy jakiejś okazji zdaje się, że w trakcie wizyty u dentysty usłyszałem z radia ten właśnie utwór. Przy akompaniamencie wiertła nabrał szczególnego wyrazu i postanowiłem zaraz po powrocie do studia rozłożyć go na czynniki pierwsze. To miał być mój taki prezent dla siebie z okazji pierwszej rocznicy kanału, któremu poświęcam praktycznie cały mój czas. Eurythmics, Annie Lennox i Dave Stewart. Sweet Dreams Are Made of This. Legendarny utwór elektropop z początku lat 80., który wywarł przemożny wpływ na muzykę nie tylko tamtych czasów. Bardzo nietypowy, bo praktycznie bez refrenu, z tak zwanym hookiem będącym zwrotkami oraz mostkami pełniącymi rolę refrenów. Niemal w całości zagrany na instrumentach elektronicznych z prostym, ale niesamowicie energetycznym rytmem, nawet dziś doskonale sprawdzającym się w klubach. Ma przepisowe dla radiowych utworów pop 3 minuty i 30 sekund. Wszystko w nim się zgadza. I od początku do końca był krojony na przebój, choć wytwórnia RCA nie była co do tego przekonana. Ale gdy w styczniu 1983 roku Sweet Dreams Are Made of This zadebiutował w rozgłośniach w Wielkiej Brytanii, stało się jasne, że oficjele głęboko się mylili. Za moment minie równo 40 lat od premiery tego singla i to świetny czas, by bliżej mu się przyjrzeć, dowiadując się przy okazji czegoś o programowaniu brzmienia. Lennox i Stewart współpracowali ze sobą od końca lat 70. i nawet mieli na listach przebojów swoje utwory jako The Tourist. Na początku nowej dekady Stewart zaczął eksperymentować z elektroniką, taką jak syntezator Wasp, sekwencer EDP Spider, nagrywając to na kasetowym czteroślacie TIAC 144 Porta Studio, notabene którego twórcą był z pochodzenia Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, Andy Bereza, z którym miałem kiedyś okazję porozmawiać. Do tych urządzeń z czasem dołączył Roland TR-606. Wiele nagranych w ten sposób elementów znalazło się potem na albumie Sweet Dreams, ale zanim to się stało, Stewart i Lennox nagrali w berlińskim studiu Conny Planka, tak to ten człowiek od Kraftwerk, swój pierwszy album The Garden. Na dobrą sprawę zauważony dopiero po sukcesie Sweet Dreams. Sporym przełomem okazał się zakup przez Dave'a jednego z pierwszych ze wszystkich 30 wyprodukowanych instrumentu Movement Systems MCS Percussion Computer MK1, który jest jednym z głównych bohaterów teledysku Sweet Dreams. To była maszyna perkusyjna z wizualną reprezentacją sekwencji i to ona w całości odpowiada za partię bębnów, ale też i basu w Sweet Dreams. Annie zagrała partię wiodącą z użyciem syntezatora Oberheim OBX. MCS sterował natomiast sekwencją basu odtwarzanego z Rolanda SH-101, no i bębnami. Jak uzyskać brzmienie tego utworu? Najlepiej mieć oryginalne instrumenty i poprosić Annie Lennox, by zaśpiewała, co jednak może być dość trudne. Ten z pozoru banalny brzmieniowo utwór z dzisiejszego punktu widzenia, bo pamiętam, że w tamtym czasie był to w zasadzie wzorzec nowoczesnych elektronicznych brzmień, wcale nie jest taki łatwy do odtworzenia. Nawet gdy posługujemy się wirtualnymi odpowiednikami oryginałów, to jest tam sporo detali, które mają ogromny wpływ na końcowy efekt. Po próbach z różnymi emulacjami OBX zdecydowałem się na OPXA-V firmy Arturia, z użyciem którego można uzyskać brzmienie najbardziej zbliżone do oryginału. Można też spróbować użyć bezpłatnego Disco DSP OBX-D,
ale ma zbyt chrupawy dźwięk bez tej finezji, którą słychać w oryginale. Punktem wyjścia będzie domyślny preset Jump. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to wyłączenie funkcji Spread, aby poszczególne głosy nie błądziły po kanałach. Możemy też zmniejszyć wartość Unison Detune, ponieważ przyjmujemy, że nasz instrument nie jest aż tak stary. Wyłączamy pierwszy oscylator, włączając w drugim generowanie fali prostokątnej. Jeszcze na chwilę zajrzyjmy do sekcji efektów, w której wyłączymy kompresor i chorus. Nie będą nam one potrzebne. Z pogłosem jest nieco inna sprawa, ale na razie też go wyłączymy, aby skupić się na głównym brzmieniu. Fala prostokątna sama w sobie brzmi mało efektownie, ale ożywa wtedy, gdy zaczniemy zmieniać wartość wypełnienia, czyli PWM. Płynnych zmian PWM będziemy dokonywać w sposób automatyczny, korzystając z generatora LFO ustawionego w synchronizacji do tempa z częstotliwością odpowiadającą 1/8 długości taktu. W sekcji modulacji ustawiamy przypisanie LFO do PWM w oscylatorze drugim, tym regulatorem zwiększając głębokość modulacji. Dodamy pierwszy oscylator z dźwiękiem piłokształtnym. Od niego będzie zależeć wypełnienie brzmienia w środku pasma, a całość to kwestia proporcji sygnałów z obu oscylatorów. Kolejna rzecz to ustawienie obwiedni głośności. Należy zwiększyć czas ataku i wydłużyć czas release. Pojawia się zaczyn naszego brzmienia, które teraz dopracujemy filtrem. Powinien on być ustawiony bez rezonansu. Tą gałką definiujemy wpływ obwiedni na częstotliwość filtracji. Ten dźwięk nie może być zbyt jasny ani zbyt ciemny. W tym elemencie toru syntezy kryje się sedno charakteru brzmieniowego definiowanego częstotliwością startu filtru oraz głębokością jego odstrojenia w górę. A wszystko to w połączeniu z charakterystyką obwiedni odstrajania filtru. Pamiętajmy, że sustain jest powiązany zarówno z decay, jak i release. Jeśli sustain ustawiony jest na maksimum, to nie działa decay, a jeśli na minimum, to nie działa release. A bez release filtr działa mało plastycznie w kontekście zmian. Z kolei bez oddziaływania decay mamy znacznie mniejszy wpływ na początek każdego dźwięku. Tutaj nawet nieznaczne ruchy zmieniają bardzo dużo. W oryginale ten dźwięk jest nieco jaśniejszy, więc ożywimy go aktywując unison. Następnie odrobinę zwiększając X-Mode, czyli wartość wzajemnej modulacji pomiędzy oscylatorami. Wydłużymy jeszcze czas ataku, dosłownie o kilka milisekund. Można odstroić oktawę w górę częstotliwość oscylatora pierwszego. Wówczas to brzmienie bardziej skupi się w rejonie środka. Teraz czas na pogłos. Nie może być za długi,
W oryginale zastosowano pogłos sprężynowy, więc musiał być ciemny i stosunkowo gęsty. To jest najlepszy sposób na ustawianie pogłosu. Uruchamiamy i zatrzymujemy dźwięk, aby usłyszeć sam ogon pogłosowy. Trochę go ściemnimy i zrobimy nieco głośniej, aby nie zniknął w całej aranżacji. Przenosimy tę ścieżkę do prawego kanału, nie całkowicie, tak na 80%, aby było tak jak w piosence Eurythmics. Za instrumentem warto włączyć korektor, aby rozjaśnić nieco dźwięk i zwiększyć jego czytelność. Najlepiej użyć filtracji półkowej od około 1 kHz. Kolejna partia grana jest przez SH-101, tutaj w wersji firmy Togo Audioline. Zaczniemy od presetu Ordinary Bass. W najmniejszym stopniu nie przypomina on tego, co powinno być, ale w SH-101 to kwestia kilku ruchów. Wyłączymy suboscylator. Ustawiamy większy poziom oscylatora fali prostokątnej i zmniejszamy poziom fali piłokształtnej. Częstotliwość oscylatora powinna być ustawiona na 4 stopy. W starszych syntezatorach trzymano się jeszcze reguł obowiązujących w organach piszczałkowych, podając wysokość każdej piszczałki w stopach. Należy zaprogramować krótkie dźwięki, aby pojawiła się przestrzeń na wybrzmiewanie wynikające z ustawienia release. Niższe dźwięki powinny jednak trwać nieco dłużej, by nie sprawiały problemu z identyfikacją ich wysokości. W dalszym ciągu jesteśmy głęboko w sonicznym lesie, ponieważ nie otworzyliśmy filtru. Zamykamy rezonans. Parametr ten stał się używany i nadużywany dopiero później w epoce muzyki acid. Sterowanie głośnością przełączamy na obwiednie. W trybie gate dźwięk jest sterowany wyłącznie sygnałem bramkującym, czyli zaczyna się i kończy z chwilą istnienia komunikatu MIDI. Obwiednia ADSR pozwala nam uzyskać pełną kontrolę nad kształtem jego głośności. Wydłużamy czas decay oraz nieznacznie sustain, aby zaczął działać release. Uzależnienie głębokości modulacji filtru od klawiatury nie jest niezbędne, ponieważ chodzi nam o to, aby dźwięk w wyższych rejestrach był nieco ciemniejszy. Modulacja z LFO jest w ogóle niepotrzebna. Częstotliwość filtracji ustawiamy mniej więcej w połowie. To jest właśnie ta różnica pomiędzy siarczystym dźwiękiem a dźwiękiem o łagodniejszym charakterze. I teraz cała sztuka polega na odpowiednim doborze głębokości oddziaływania obwiedni na filtr. Pozostaje nam jeszcze modulacja PW w odniesieniu do przebiegu prostokątnego. Owa modulacja powinna być realizowana przez LFO pracujące dość wolno. Będzie nam łatwiej, gdy włączymy synchronizację LFO do tempa projektu i ustawimy tempo na całą nutę. Nakażemy też start obwiedni modulującej wypełnienie wraz z każdym dźwiękiem, aby uzyskać spójność brzmieniową i modulacja nie startowała z różnych przypadkowych miejsc. Pomału otwieramy modulację, słuchając uważnie jej efektów. Słyszymy efektowne rozszerzenie się dźwięku. To typowy efekt oddziaływania modulacji na wypełnienie fali prostokątnej PWM. Nie obejdzie się bez dodatków.
Jednym z nich jest pogłos, w moim przypadku Valhalla Vintage Verb. Kolejnym elementem będzie korektor, który powinien wyciąć okolice 300 Hz, aby dźwięk nie był obciążony niskim środkiem i miał lepszą prezencję powyżej 6 kHz. Cały ten bas ustawiamy w kanale lewym z podobną wartością proporcji co w przypadku partii prowadzącej. I to jest podstawa całego utworu. Byłaby ona niepełna, gdybyśmy nie dodali dwóch dźwięków na początku każdego taktu. Skopiujemy ścieżkę partii wiodącej, jednocześnie nieco zmieniając jej brzmienie na jaśniejsze i głębsze. Pozycja w panoramie powinna być taka sama, a sam dźwięk nieco cichszy. Te trzy instrumenty tworzą całą partię melodyczną Sweet Dreams Are Made of This. Ciekawym elementem jest stopa. W oryginale użyto wyjątkowo rzadkiego dziś instrumentu, ale doczytałem, że jego próbki w dużym stopniu przypominają to, co oferował Lindram. Polecam bezpłatną bibliotekę Autodafé Mega Drum Machines Collection, obecnie wersji 2, pod postacią instrumentu dla kontakta, ale z otwartym folderem sampli, więc można je sobie stamtąd wyciągnąć. Użyłem próbki Kick 1 z folderu Lin LM1, którą załadowałem do darmowego samplera Citala. Wszystkie linki do omawianych tu narzędzi programowych znajdują się w opisie poniżej. W Citali dokonałem edycji sampla, odcinając trochę góry regulatorem ton. Bardzo ważny dla aranżacji jest dźwięk bębna pojawiający się na początku każdego taktu. Dave Stewart twierdzi, że uzyskał go przestrajając w dół próbkę tomu, ale bardzo trudno było mi znaleźć coś podobnego, dlatego zastosowałem swoiste obejście. Użyłem próbkę numer 6 z katalogu Simmons SDS-7, którą dość mocno obrobiłem w Citali. Przestroiłem próbkę o kwintę w dół, aby uzyskać częstotliwość około 82 Hz. Pozbawiłem ją ataku, zwiększając wartość shape. Wprowadziłem dynamicznie pojawiające się harmoniczne, korzystając z kompresji oraz ociepliłem dźwięk, dodając 400 Hz. To pomału zaczyna przypominać to, co uzyskał Dave Stewart. Ale jest tu jeszcze jeden element. To dźwięk High Tom z firmowego pakietu Citali 808, odstrojony oktawę w dół, skrócony i ściszony. Uruchamiany jest warstwowo z samplem Simmonsa. To jednak nie koniec. Mamy tu pogłos bezpłatny TAL Reverb 4. Klimat tamtych czasów uzyskamy stosując Beat Crusher, czyli procesor zmniejszający rozdzielczość próbek. Dźwięk ma być chropawy, ale bez wyraźnej ekspozycji artefaktów typowych dla zbyt małej rozdzielczości dla sygnałów o większej dynamice. Istotne jest optymalne ustawienie syntezatorów w panoramie. Obie stopy powinny być centralnie. I całość brzmi tak. Obejrzałem sporo tutoriali, w których pokazano, jak uzyskać brzmienie Sweet Dreams i mam wrażenie, że wykręcone tutaj przeze mnie jest jednym z najbardziej zbliżonych do oryginału. Bo bardzo ważne jest to, aby przy tego typu pracy trzymać się 0 dB. PL